Intensywne, zupełnie niespodziewane opady śniegu, które przeszły nad Ostrowią 5 marca, nie pokrzyżowały na szczęście planów drużyn KS Ostrowia i Naref Ostrołęka, które na ten dzień na godzinę 15:30 zaplanowały rozegranie meczu towarzyskiego. Dla ostrowiaków był to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającą się 15 marca rundą wiosenną Mazowieckiej Ligi Seniorów. Oba zespoły wystąpiły w osłabionych składach. Od pierwszego gwizdka inicjatywę na boisku przejęła drużyna gości. Ale to Ostrowiacy zdobyli pierwszą bramkę, bowiem przepięknym, ponad 30-metrowym strzałem za kołnierz bramkarza popisał się kapitan Ostrowi Michał Kacprzak. Z czasem poziom spotkania zaczął się wyrównywać. Ostrowia dobrze radziła sobie w ekstremalnych warunkach, grała dużo piłką, cieszyła przede wszystkim wysoka skuteczność podań. Na wyróżnienie w tej części spotkania zasługują przede wszystkim Tomek Rępa oraz nowy nabytek Remigiusz Dąbrowski, regularnie nękający golkipera gości. Gdy wydawało się już, że wynik do przerwy nie ulegnie zmianie, po koszmarnym błędzie bramkarza Ostrowi Rafała Gordziejczyka, Ifeani Uwadizu kieruje piłkę do pustej bramki. Nie bez znaczenia pozostawały w tej sytuacji mokre płaty śniegu przyklejające się do futbolówki. Druga połowa to kontynuacja wyrównanej gry obu zespołów. Drużyny wprowadziły świeże siły na boisko i to właśnie po strzale rezerwowego Michała Kurpiewskiego drużyna Narwi objęła prowadzenie w meczu. Na kwadrans przed zakończeniem spotkania w sytuacji sam na sam z bramkarzem Tomek Rępa z zimną krwią ustalił wynik spotkania na 2-2. Niewątpliwie smaczku w tym meczu dodaje fakt, iż naprzeciwko siebie stanęli dwaj bracia wilczewscy. Grający w zespole Narwi Dawid, który jesienią reprezentował barwy Ostrowi, oraz młodszy Robert, grający w drużynie gospodarzy, który być może już niebawem zadebiutuje w barwach Olimpii Zambrów.